bardzo miłe i zaskakujące powitanie. Zazwyczaj jako uczestnik tego typu spotkań i konferencji, siedzący po tej drugiej stronie, zauważyłam, że prelegent stara się na wstępie w kilku słowach zaprezentować swoją firmę. Ja nie będę tego robiła. Myślę, że logo ZUS-u jest na tyle rozpoznawalne, że każdy z Państwa doskonale wie, czym się zajmuję. Mało tego, jestem przekonana, że Państwo jesteście moim klientem ZUS-u. Niezależnie od tego, że ktokolwiek czy gdziekolwiek miał okazję, możliwość kontaktowania się z nami za pośrednictwem naszych kanałów elektronicznych, czy dzwonić do naszej instytucji, czy być w placówce, a nawet nigdy obok niej nie przechodzić, to gwarantuję Państwu, że jesteście jednym z 24 milionów klientów ZUS-u. ZUS jest bowiem dysponentem największej bazy klientów w Polsce. Czy jest to powód do zazdrości? Pewnie dla niektórych firm tak. Ja na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ tak naprawdę od kilkunastu lat, w tym czasie, kiedy jestem związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, to ta skala już mnie nie przeraża. Natomiast na to pytanie każdy z Państwa może sobie odpowiedzieć. Taka duża liczba klientów wiąże się z tym, że tak naprawdę 24 miliony klientów to 24 miliony recenzentów, którzy oceniają nasze usługi, którzy badają naszą jakość, którzy mają coraz większe oczekiwania. To jest grupa klientów, którzy są świadczeniobiorcami, to jest grupa klientów prężnych przedsiębiorców, to jest grupa klientów młodych osób. Każdy z nich w pewnym sensie ma swoje konkretne oczekiwania. O czym będę dzisiaj mówiła? Postaram się Państwu przybliżyć w kilku słowach, jakie usługi ostatnio realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych i w jaki sposób do tego dążyliśmy. Za moimi plecami widzą Państwo kanały kontaktu. 20 milionów klientów rocznie przychodzi i jest obsługiwanych na naszych salach obsługi klientów. Posiadamy również od kilku lat contact center, centrum obsługi telefonicznej. Codziennie dzwoni do nas i jest obsłużonych tym kanałem kontaktu około 25 tysięcy osób, czyli skala roku jest olbrzymia. Posiadamy również kanał udostępniony, platforma usług elektronicznych. Być może ktoś z Państwa posiada profil, konto na naszej platformie, komunikuje się z nami elektronicznie. 2,5 miliona klientów mamy na naszej platformie usług elektronicznych. Historia ZUS-u liczy sobie 85 lat, ale tak naprawdę wydaje mi się, że przez ostatnie 20 zmieniło się coś w tej perspektywie. O ile najpierw skupialiśmy się na realizacji tych typowych, statusowych działań, tak naprawdę później przyszedł okres, kiedy nastąpiły pewne zmiany wewnętrzne w organizacji. Wdrożyliśmy u siebie zarządzanie procesowe, były to takie zmiany wewnętrzne, opisane zostały i zidentyfikowane wszystkie procesy funkcjonujące w organizacji. Nie było to trudne zadanie, nie było to łatwe zadanie, wymagało to od nas czasu i cierpliwości. W tych procesach przyporządkowane zostały poszczególne właściciele biznesowi i tak naprawdę dopiero potem, kiedy uporządkowaliśmy pewne sobie kwestie wewnętrzne u nas w organizacji, mogliśmy pomyśleć o tym aspekcie komunikacji z klientem, czyli tak naprawdę dbałości o tą jakość i o rozwój tych usług dostosowanych do określonych potrzeb. A tak jak mówiłam, grupa tych klientów jest bardzo, bardzo zróżnicowana i bardzo duża. Od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że trzeba było stworzyć jakieś kierunki strategiczne, jakąś politykę. Zaczęło się oczywiście kilka lat temu od stworzenia strategii zakładu, którym nadrzędnym celem tej strategii zakładu była oczywiście poprawa jakości świadczonych usług. Wspierać to miała polityka informatyki, która miała zabezpieczać pewne działanie informacyjne, czyli tworzyć różnego rodzaju usługi i modyfikacje.
Jednak brakowało czegoś takiego bardziej skoncentrowanego na kliencie, czyli na kanwie pewnych takich wewnętrznych procesów i nadrzędnych celów w organizacji, uznaliśmy, że istnieje potrzeba doprecyzowania tych wszystkich działań, które będą przez nas realizowane na rzecz obsługi i poprawy jakości. I 2 lata temu powstała polityka obsługi klientów, której głównym celem, który zresztą za moimi plecami na każdym slajdzie będzie się pojawiał, to jest hasło nadrzędne, czyli po pierwsze klient. Polityka ta była tworzona na podstawie pierwotnie burzy mózgów pracowników w departamencie, przy współpracy także z osobami kierującymi komórkami front office'u, jako te osoby, które najlepiej znają potrzeby i tak naprawdę najczęściej w bieżącej pracy komunikują się z klientami. Powstały określonych kilka celów, które skupiały się później w poszczególne inicjatywy i projekty, które są realizowane do tej pory. Przyznam szczerze, że utworzenie tej polityki to był też taki pewien motywator do pracy tutaj nas, kierownictwa departamentu, jak i wszystkich pracowników, po to, żeby sumiennie realizować wszystkie te inicjatywy i tak naprawdę być rozliczani później przez zarząd zakładu. Ale to nie skupiało się tylko i wyłącznie na naszych pomysłach, ale tak naprawdę Zakład Ubezpieczeń Społecznych od wielu lat przy wykorzystaniu różnych dostępnych metod i środków, aby poznać te oczekiwania, a później zweryfikować, czy te działania, które zostały podjęte, od wielu lat prowadzi różnego rodzaju badania. Tak naprawdę różnymi metodami. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś metody na rynku, z którymi powinniśmy się spotkać i z którymi powinniśmy się zmierzyć. Dotychczas od roku 2010 prowadzimy badania metodą wywiadu bezpośredniego albo wywiadu telefonicznego. Są to badania obsługi klientów każdorazowo realizowane na grupie aż 10 tysięcy osób. W jednym badaniu w latach realizowanych 2015-2017 przebadaliśmy preferencje klientów dla 40 tysięcy osób. Myślę, że na przestrzeni tych lat, ostatnich 9, była to już grupa zdecydowanie ponad 100 tysięcy. Prowadziliśmy też kompleksowe badania metodą Mystery Shopping, początkowo własnymi zasobami. Natomiast korzystaliśmy także z usług firm zewnętrznych, tak, żeby te badania były przeprowadzone przez profesjonalistów, były rzetelne i obiektywne. Badania te były prowadzone na grupie ponad 1100 w jednym badaniu, czyli tak naprawdę ci ankieterzy dotarli do każdej terenowej jednostki, do każdej z ponad 340 terenowych jednostek i skoncentrowali się na konkretnej obsłudze u konkretnego klienta. Prowadziliśmy także, w zależności od różnego rodzaju potrzeb, badania fokusowe. Prowadziliśmy także badania albo tworzyliśmy mapy podróży w zależności od potrzeb oraz u siebie w komórce wewnętrznie, o tym też powiem później, mamy stały monitoring badania jakości usług naszego contact center, zarówno pod względem jakości udzielanych informacji, jak i też zachowania pewnych standardów takich komunikacji, standardów miękkich. Tak jak Państwu powiedziałam, grupa naszych klientów jest bardzo szeroka i te badania realizowane już w pierwszym okresie dały nam jakiś taki ogólny obraz tego, które grupy klientów czego oczekują. Oczywiście w zakresie klientów starszych, czyli świadczeniobiorców, którzy tak naprawdę wykorzystują kontakt z nami poprzez bezpośrednio wizyty w placówce, okazuje się, że oczekują oni jakiegoś takiego specjalnego zaopiekowania się, podejścia indywidualnego do sprawy. Tak, aby byli obsłużeni kompleksowo, z zachowaniem wszelkich dostępnych zasad,
ale też, żeby można było im poświęcić czas. I tak naprawdę od jakiegoś czasu wdrożyliśmy, zmieniliśmy nasze stanowiska do spraw, zmieniliśmy je na tak zwane usługi doradcze, czyli wdrożyliśmy doradcę emerytalnego, doradcę płatnika składek, doradcę ESLA. Doradca emerytalny może się Państwu kojarzyć z wejściem w życie sprzed 2 lat przepisów obniżających wiek emerytalny, kiedy tak naprawdę ta funkcja sprawdziła się doskonale, bowiem oprócz tego do tej usługi dorzuciliśmy pewne narzędzie. To była nowość i nigdy dotychczas coś takiego nie było przez zakład opracowane i przygotowywane. Było to narzędzie, które umożliwiło u doradcy wyliczenie symulacji albo prognozowanej wysokości świadczenia emerytalnego na konkretny dzień. Był to dosyć duży, intensywny projekt. Narzędzie to powstało przy współpracy z Departamentem Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Wykorzystywało różnego rodzaju metody i algorytmy. Więc tak naprawdę z usług tego doradcy skorzystało już do tej pory ponad 4 miliony klientów, a około ponad 1,5 miliona wykonaliśmy obliczeń w kalkulatorze emerytalnym. Kalkulator emerytalny na podobnych zasadach udostępniony został także dla osób, które nie chcą przyjść do nas do placówki ZUS, a komunikują się z nami elektronicznie. Został on udostępniony także na portalu PUE i na naszej stronie internetowej. Dodać należy oczywiście, że wdrażając te usługi każdorazowo za pośrednictwem ankiet wyłożonych na salach obsługi klientów badaliśmy jakość tej usługi, więc jakość tej usługi oscyluje na poziomie 98% zadowolenia. Usługa ta miała być usługą przejściową, ale jak się okazuje zostawiliśmy jej do tej pory i tak jak wspomniałam rozszerzyliśmy także o zakres innych grup obsługiwanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mój poprzednik wspomniał o tym, że posiadają kontakt center. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oczywiście też analiza wyników badań powiedziała, że już w tej chwili tak naprawdę jest grupa osób, która nie chce kontaktować się z nami, przychodząc do naszych placówek. Tak naprawdę mając telefon zawsze pod ręką, jest możliwość zadzwonienia i dowiedzenia się w swojej sprawie i otrzymania wszelkich niezbędnych informacji na temat swojej sprawy. W 2012 roku uruchomiliśmy Centrum Obsługi Telefonicznej. Początkowo odmiejscowione w 2 lokalizacjach z bazą i systemem centralnym. Na przestrzeni tych lat okazało się, że zapotrzebowanie na tego typu usługi stale rośnie i tak naprawdę liczba 120 konsultantów zatrudnionych w naszym centrum pierwotnie jest niewystarczająca, aby obsłużyć ten kanał kontaktu. Dodam także, że prowadzona tam była także obsługa za pośrednictwem czata oraz Skype'a, a także od jakiegoś czasu wychodząc naprzeciw i realizując przepisy ustawy, prowadzimy także usługę i wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy taką usługę wideotłumacza, czyli mamy w centrum zatrudnione osoby, które posługują się na poziomie płynnym w polskim języku migowym i stanowią wsparcie do tego, żeby można było takiego klienta obsłużyć u nas. Tutaj widzicie Państwo, jak na przestrzeni tych lat wzrastała liczba interakcji obsłużonych klientów w latach, z podziałem na poszczególne kanały. Oczywiście tym najbardziej preferowanym jest kontakt telefoniczny. W tej chwili mamy już 6 lokalizacji umiejscowionych w całej Polsce, 366 stanowisk konsultanckich. Nasze centrum czynne jest od godziny 7 do godziny 18, a w razie potrzeby i różnego rodzaju pilnych akcji, które są nakładane na przykład w związku ze zmianą przepisów, także są ci klienci dostępni także w godzinach wieczornych. 470 pracowników telefonicznej infolinii i wydaje nam się, obserwując te statystyki oraz te czasy, że nadal ta liczba jest jeszcze niewystarczająca. Tak wzrasta zapotrzebowanie na ten kanał telefoniczny. Dodam tylko, że 4,3 miliony interakcji miało miejsce w roku 2018. Oprócz
Oprócz usług takich stricte dedykowanych dla klientów indywidualnych realizujemy także i współpracujemy z różnego rodzaju innymi instytucjami. Wymieniamy się jako, tak jak powiedziałam, jako dysponent największej liczby klientów, posiadamy także, gromadzimy także największą liczbę danych tych klientów. I tutaj być może to tak tajemniczo zabrzmi. Wszystkie te w tym pasku na dole, czyli wszystkie te usługi nazwane U, są to usługi wymiany danych realizowane przez ZUS z urzędami administracji publicznej, realizującą różnego rodzaju zadania z obszaru zabezpieczenia społecznego. Są to usługi system to system. To jest także nie tylko korzyść obopólna dla tych instytucji, które z tych usług korzystają, ale także dla klientów, bowiem wprowadzenie takiej elektronicznej wymiany danych ograniczyło fakt, że jeżeli ktokolwiek chciał załatwić jakąś sprawę w jakimś powiatowym urzędzie pracy czy miejskim ośrodku pomocy publicznej, na przykład musiał przedłożyć różnego rodzaju zaświadczenia, między innymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tej chwili ta wizyta nie jest konieczna, bowiem te dane, które dotychczas były przedstawiane na różnego rodzaju zaświadczeniach, w tej chwili wymieniane są kanałem elektronicznym. Prosty przykład to ostatnio usługa wymiany też z takimi ośrodkami w zakresie wniosku 500+, w którym to wymieniamy się pewnymi danymi i tak naprawdę wystarczy tylko złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie organie, a wszelkie niezbędne informacje, które do przyznania tego świadczenia byłyby niezbędne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wymieniamy już elektronicznie. Powiem jeszcze kilka takich słów na temat tego, w jaki sposób korzystamy z pewnych doświadczeń. Badania, które były prowadzone też na grupie klientów, badania satysfakcji, a później badania już czysto w badaniach takich fokusowych, powiedziały nam, iż tak naprawdę też jednym z kanałów kontaktu z zakładem jest fakt, że składa się różnego rodzaju wnioski i pisma. Osoby podkreślały jakby bardzo dużą liczbę formalizmów oraz fakt, że te wnioski są trudne do wypełnienia, zarówno pod kątem liczebności pól, jak i języka. Od kilku lat w zakładzie prowadzony jest też projekt przy współpracy z różnymi innymi organizacjami prostego języka. Kształcimy, wdrażamy pewne procesy, procedury, upraszczamy się komunikacyjnie z tymi klientami, dla których piszemy korespondencję. A dodam tutaj, że piszemy korespondencję i w każdym roku wysyłamy do naszych klientów około 65 milionów listów. Więc tak naprawdę taka liczba spraw z takimi, mówię o tej wysyłce, która jest realizowana na indywidualne sprawy plus tak zwana wysyłka masowa, o której Państwo pewnie jako ubezpieczeni wiecie, gdzie otrzymujecie raz do roku informacje o swoim stanie konta ubezpieczonego w ZUS. Więc tak naprawdę podjęliśmy szereg działań mających na celu uproszczenie wszystkich wniosków, które są składane na sali. Był to dosyć duży projekt. Jeśli chodzi o współpracę i wymianę pewnych doświadczeń, to też od kilku lat prowadzimy forum współpracy z klientami biznesowymi, czyli traktując tę grupę klientów też w jakiś sposób indywidualny. Organizujemy różnego rodzaju spotkania cykliczne, prezentujemy pewne pomysły, różnego rodzaju usługi, które są wdrażane, staramy się na bieżąco z nimi dyskutować, tak aby po prostu pozyskać jak najwięcej informacji o tych potrzebach, żeby ta usługa, która będzie wdrożona, odpowiadała potrzebom różnym grupom klientów. Tak naprawdę też wymieniamy pewne doświadczenia i uczymy się wzajemnie, a myślę, że to też wpływa na taką formę komunikacji, współpracy i właściwego siebie postrzegania jako osoby współpracujące, a nie narzucające z góry jakieś regulacje czy przepisy. Na koniec już tylko tak w dwóch słowach opowiem o takiej najnowszej usłudze, z którą Państwo być może się spotkaliście, ale pewnie nie każdy, mówię tutaj o usłudze związanej z wdrożeniem elektronicznych zwolnień lekarskich, pewnie nie każdy z Państwa wie, że tak naprawdę przepisy, które wchodziły, obligowały już lekarzy do przesyłania elektronicznych zwolnień lekarskich od roku 2016, ale na przestrzeni tych lat wiele się zmieniło, zarówno w przepisach,
jak i w podejściu. Był to bardzo duży projekt, angażujący bardzo dużą liczbę interesariuszy. A jak to wyglądało? Było to duże wyzwanie. Jeśli chodzi o skalę, macie Państwo za moimi plecami. 23 miliony zwolnień lekarskich przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych każdego roku. Duże wyzwanie dlatego, że dotyczyło dosyć specyficznej grupy, jeszcze zrzeszonych w różnego rodzaju stowarzyszeniach. 147 tysięcy lekarzy. Później przy zmianie przepisów projekt ten dotyczył także grupy asystentów medycznych, 16 milionów ubezpieczonych i płatników składek. Dotychczas, jak Państwo wiecie, zwolnienia lekarskie były wystawiane na papierze i tak naprawdę obowiązki spoczywały w zasadzie na każdej grupie klientów, bowiem zarówno lekarz był zobowiązany do przyjścia w określonym terminie do placówki ZUS i złożenia go w postaci papierowej, pracownik, czyli tak naprawdę osoba chorująca, ubezpieczony, był zobowiązany poinformować swojego pracodawcę o tym, że jest na zwolnieniu lekarskim, w jakim terminie, i dostarczyć to zwolnienie lekarskie też w określonym terminie do swojego pracodawcy, a pracodawca, w zależności od tego, kto wypłaca zasiłek, też miał jakieś zobowiązania względem ZUS-u. Wszystko się zmieniło od tego czasu, kiedy wdrożyliśmy ten projekt, a w czasie jego realizacji wykorzystaliśmy dobre praktyki, czyli tak naprawdę, aby go wdrożyć, najpierw prowadziliśmy rozpoznanie potrzeb i możliwości dostosowania do zmian. Dotyczyło to wszystkiej grupy, zarówno lekarzy, pracodawców, pacjentów ubezpieczonych, placówek medycznych, producentów aplikacji, jak i asystentów medycznych. Więc tak naprawdę w czasie realizacji tej projektu z każdą z tą grup kontaktowaliśmy się indywidualnie, podchodziliśmy do ich potrzeb indywidualnie, komunikowaliśmy się, spotykaliśmy się tak, aby w momencie, kiedy te przepisy nas zastaną, aby każdy miał świadomość tego, co się dzieje, a żebyśmy my mieli przygotowany system taki, aby spełniał on wszystkich oczekiwania, a jednocześnie był realizowany w zgodzie z przepisami prawa. Wykorzystywaliśmy te dobre praktyki tak, aby te rozwiązania były jak najlepsze. W międzyczasie, słuchając pewne krytyczne uwagi, wprowadzaliśmy także zmiany przy współpracy z ministerstwem, zmiany w zapisach aktów prawnych, tak aby usprawnić chociażby proces podpisywania tych zwolnień lekarskich. Przez cały okres realizacji projektu my jako pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz specjalnie powołani do tego celu koordynatorzy, którzy na terenie całego oddziału dbali o sprawny przebieg realizacji tego procesu oraz doradcy do spraw ESLA, proszę zwrócić uwagę, odbyło się 52 tysiące szkoleń, 436 tysięcy klientów została potraktowana indywidualnie, udzielaliśmy im poszczególnych wyjaśnień i szkoleń. Powstała dedykowana linia telefoniczna, wykorzystując wiedzę naszych konsultantów. 36 tysięcy rozmów przeprowadziliśmy w okresie wdrażania tego projektu. Świadczyliśmy wsparcie poza godzinami pracy oraz w weekendy, tak żeby dotrzeć do każdego lekarza. Wykorzystywaliśmy oczywiście wszelkiego rodzaju środki komunikacji, bo bez tego też by się nie powiodło. Być może każdy z Państwa widział gdzieś, nie wiem, w metrze, czy w jakiejś gazecie, czy chociażby słynną reklamę w telewizji, była to kampania Chorobowe bez papierka. Staraliśmy się przybliżyć wszystkim pozytywne aspekty i realizacji tego wdrożenia, żeby każdy z pełną świadomością w dniu jego wdrożenia był świadomy nie tylko swoich praw, ale także tego, co go czeka i z czym ten projekt się wiąże. A jak te wszystkie efektywne, jak wyglądał efekt działania tych wszystkich poszczególnych działań. Widzicie Państwo z tyłu, tak naprawdę to jest skala rosnąca i przyrost udziału elektronicznych zwolnień lekarskich, jak to rosło na przestrzeni tych wszystkich ostatnich okresów. My także komunikowaliśmy się jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych z różnego rodzaju instytucjami zabezpieczenia społecznego na terenie Europy, które tego typu projekty miały już za sobą.
wymienialiśmy się, jeździliśmy, słuchaliśmy o ich doświadczeniach i muszę przyznać Państwu, że na początku to my uczyliśmy się od nich, a teraz oni przyjeżdżają i uczą się od nas, ponieważ u nas taki system jest wdrożony obligatoryjnie, czyli funkcjonuje tylko i wyłącznie system elektronicznych zwolnień lekarskich, a w niektórych państwach pomimo tego nadal mają z tym problemy, więc tak naprawdę jesteśmy dumni z tego, że te projekty są realizowane i są wdrażane w terminach i tak jak mówię, przy wsparciu i zaangażowaniu wszystkich interesariuszy, bo tylko wtedy tak naprawdę budujemy tą jakość dla naszych klientów. Dziękuję Państwu. Thank you.